Bezpieczeństwo płatności. Aplikacje mobilne. Płatności mobilne stały się w ostatnim czasie niezwykle popularne. Dzięki aplikacji mamy dziś możliwość dodania karty płatniczej do naszego smartfona. Tak działa Google Pay. Usługa Google Pay umożliwia wygodne płacenie za zakupy za pomocą smartfona bądź smartwatcha z Androidem wszędzie tam, gdzie dostępne są terminale obsługujące płatności zbliżeniowe. Wystarczy, że telefon zostanie wzbudzony, czyli włączymy ekran, zbliżymy go do terminala płatniczego i on już wtedy uruchamia płatność. Oczywiście, jeśli wymagany jest PIN, to ten PIN dodajemy. Jak mamy te płatności bezpinowe, które PIN nie wymagają, to ta autoryzacja jest jeszcze szybsza. Aplikacja Apple Pay idzie o krok dalej w procesie autoryzacji płatności. Autoryzacji zazwyczaj dokonuje się za pomocą rozwiązań biometrycznych, typu jak odcisk palca, wygląd naszej twarzy. No i tak obudzoną aplikację płatniczą mamy telefon zbliżony do terminala płatniczego, no i następuje dokonanie płatności. W Polsce z płatności zbliżeniowych skorzystamy właściwie wszędzie. W dużych sieciach handlowych, ale także w małych sklepach osiedlowych. Wymogiem jest obecność terminala i korzystanie z systemów płatności internetowej. Bardzo popularne w ostatnich czasach stały się również aplikacje ułatwiające. Kupno biletów komunikacji miejskiej oraz kolejowych, opłaty parkingowe, doładowanie telefonów, kupno biletów na wydarzenia kulturalne i sportowe. Aplikacja AutoPay umożliwia szybki przejazd przez bramki na autostradzie. Wystarczy pobrać aplikację AutoPay, podać dane pojazdu, takie jak numer rejestracyjny, markę, model, podpiąć kartę płatniczą lub pobrać aplikację banku i w aplikacji banku bezpośrednio zdefiniować numer rejestracyjny pojazdu i wskazać konto, z którego idzie obciążenie, a następnie wystarczy podjechać do szlabanu i kamera, która jest zamontowana na placach poboru opłat, rozpozna numer rejestracyjny i otworzy szlaban. Aplikacji, w których podajemy nasze dane, jest coraz więcej. Warto więc zadbać o bezpieczeństwo. Pamiętaj! Aktualizuj oprogramowanie oraz aplikacje w swoim telefonie. Zainstaluj program antywirusowy. Zmieniaj regularnie hasła do aplikacji oraz metodę odblokowania telefonu, kod PIN czy wzór odblokowujący telefon. W aplikacjach umożliwiających na przykład kupno biletów wystarczy założyć konto, doładować swój wirtualny portfel lub podpiąć kartę płatniczą. I tak oto można korzystać z nowocześniejszych, wygodniejszych i szybszych rozwiązań.